wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku, korzystając z pięknej, już wiosennej pogody, postanowiłyśmy z Werką posprzątać w naszej szklarni. Tak wygląda ona po zimie, także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Tak wygląda nasza szklarnia po zimie w środku, a tak tutaj na zewnątrz mamy zbiornik, który już widzieliście na poprzednich filmach. Ziemia nam tutaj troszkę siadła, co zresztą widać po pęknięciach takich tutaj. Kranik również blisko, więc w tym roku zdecydowanie łatwiej będzie podlewać nasze roślinki w szklarni. Mamy już tutaj pięknie przekopane. Marlenka jeszcze zamiata. Tak, ten chodniczek jednak to był w sumie strzał w dziesiątkę, bo dzięki niemu i podlewanie, i samo użytkowanie szklarni jest dużo łatwiejsze. Więc jak Werka już powiedziała, mam przekopane i zauważcie, jak się odcięła tutaj ziemia koło chodnika, która jest bardziej sucha, i ta, która jest już przy brzegach, jest zdecydowanie bardziej mokra. Jeszcze tylko umyjemy szklarnię w środku. W ogóle tutaj zobaczcie, jak ładnie listki się poodbijały. No. Nasza szklarnia w sumie była bardzo długo nam. Bardzo długo ją użytkowaliśmy. Dokładnie. Jeszcze w sumie początkiem grudnia mieliśmy owoce. Zerwaliśmy sobie takie zielone, czy paprykę, czy pomidory. I wiecie, w takich warunkach domowych one nam dochodziły na czerwony kolor. Kolejnym takim naszym spostrzeżeniem odnośnie utrzymania szklarni, a raczej czystości w szklarni, jest zastosowanie takiej agrotkaniny. U nas, jak się nie mylę, to jest jej szerokość to 2,20. Kupiłyśmy ze względu na to, aby zagospodarować ten tutaj plac obok szklarni, między szklarnią a płotem, więc ta agrotkanina bardzo dużo nam pomogła w kwestii chwastów w szklarni. Wszystkie chwastiki zatrzymywały się pod spodem, nic nam nie wychodziło poza powierzchnię danego materiału. I won't give it up. Did you see I'm not strong enough? Oh, don't come about the sun, he's so.
zapraszamy do środka. I szklarnię mamy już czyściutką. Jeszcze tutaj wewnątrz widać taką ala mgiełkę po wodzie. Różnica temperatur jednak swoje robi. Szklarnia jest już przekopana, czyściutka i gotowa na roślinki, które będą w niej rosły. No w sumie już coś tam rośnie. Także w tym sezonie postaramy się, aby było jeszcze bardziej pięknie. Tutaj wszystkie zabrudzenia nam zeszły, także polecamy myjkę. Oczywiście zbyt blisko ze strumieniem wody nie podchodźcie, aby nie uszkodzić poliwęglanu, ale jak widzicie, zabrudzenia nam zeszły. Nasza szklarnia jest już czyściutka, przekopana, także wystarczy, aby przeschła, roślinki nam podrosły i będziemy nasadzać naszą szklarnię. Na koniec też wspomnę, że nasz kot rabatowy na szklarnie z ETL w szklarnie nadal jest aktywny i brzmi on gier załoga. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!